Myślałem, że potanieją. Ale one nigdy nie tanieją. Skąd wziąć pół banki na mieszkanie? Ja bym nic nie zmieniał. Jest jak jest i trzeba się tego trzymać. Nie ma się co wychylać. Synek! Ziemniaki stygną! Muszę lecieć, stary. Halo, chciałem zgłosić morderstwo. Ona nie żyje. Została ścięta nożem. Musicie go złapać. Proszę pana, spokojnie. Gdzie się pan znajduje? Kogo szukamy? Gdzie jest ofiara? Co tam się dzieje? Nie widziałem twarzy. Wszedł do jakiegoś ściętego samochodu. Tak, ona teraz leży na środku ulicy. Zniknęła. No widzi pan, nie ma ciała, nie ma morderstwa. Do widzenia, miłego dnia. Dzień dobry, jeszcze raz w sprawie tego morderstwa. Znalazłem kluczowy dowód w sprawie. Spróbuj jeszcze raz. Halo, morderczy notes znalazłem. Mordercy notes. Spróbuj jeszcze raz. Halo. Rap. Rap, słuchaj. Jest misja do wykonania. Zakładaj buty, idziemy na misję. Opowiem ci wszystko po drodze. Co ty znowu wymyślił? Znaczy, nie chcę słuchać żadne kłopoty. Synku, nie mówimy z pełną buzią. Idziesz czy nie? Co jeśli ten typ wrócił się po notes, widział jak go brała się teraz na strzeledzi? No ja, stary, nie ma szans, wszystko przemyślałem. Nikt mnie nie widział, poza tym notes wziąłem przez koszulkę, więc nawet nie zostawiłem odcisku. Poza tym chyba by nie wrócił się na miejsce zbrodni, nie? No dokładnie, stary, w tym notesie jest lista osób, które zabił. Kiedy to zrobił, ile dostał za to kasy, jest też adres i godzina kolejnego zlecenia, musimy go powstrzymać. To jest ten moment, o którym rozmawialiśmy. No dokładnie. Może w końcu staniemy się kimś? Aha, będziemy wnukom opowiadać. Zrobimy coś dla siebie i dla świata. Uratujemy niewinnych ludzi i zabijemy, znajdziemy seryjnego mordercę. A ja może wreszcie wyprowadzę się od swojej matki. Stary, kupisz sobie taką chatę, jaką będziesz chciał. Zobaczysz, że się na tym wzbogacimy. Będziesz miał, nie wiem, może nawet jakieś auto, basen. Będzie super, będziesz żył jak król. Rap! 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 Nie ma ciała. Nie ma morderstwa. Widziałem, jak go brałaś i teraz na strzeli. A ja może wreszcie wyprowadzę się od swojej matki. Thank you.
filmu Morderstwo w biały dzień, w którym w finałowej scenie zostaje pani zadźgana nożem na środku ulicy. Słyszeliśmy, że ze sceną tą wiąże się ciekawa historia. Faktycznie tak. Pod koniec zdjęć troszeczkę zabrakło nam funduszy, no tak bywa. I musieliśmy ostatnią scenę finałową nakręcić spontanicznie na jednym z podmiejskich osiedli. Ja mam nadzieję, że nikt nie wziął tego na serio, bo faktycznie mogło to wyglądać realistycznie. No dobrze, zobaczmy zatem fragment filmu, który powstawał przez ponad 5 lat. A w którym oczywiście pani zagrała główną rolę. A ja może wreszcie wyprowadzę się od swojej matki. Rob, gdzie jesteś? Znajdę cię, bracie! O, przepraszam, nie widziała może pani mojego kolegi? Taki chudy w czapce. Zgubiłem go 5 lat temu i cały czas go szukam. Spadł mi łańcuch. Nie? Na pewno, bo ja go cały czas szukam. O, przepraszam pana, przepraszam, a może pan widział mojego kolegę? 5 lat temu go zgubiłem i cały czas go szukam. Nie? Taki chudy w czapce. Mieliśmy tajną misję. Przepraszam, a może pani? Pani, nie widziała pani.